Gdy wczoraj odbierał główną nagrodę w konkursie debiuty, płakał on i wzruszona była publiczność. Dzisiaj ze mną jest Kamil Czeszel. Cześć Kamilu. Witam. Bardzo Ci dziękuję, że tak szybko zgodziłeś się spotkać, bo zaledwie kilkanaście godzin temu odebrałeś Karolinkę, którą tutaj usadziliśmy. I nadal jestem w szoku i nie mogę się obudzić z tego pięknego mojego snu. Ale słuchaj, właśnie ja widziałam, że to były ogromne, gigantyczne emocje. Ty się na pewno nie spodziewałeś tej nagrody. Nie. Naprawdę się nie spodziewałem i naprawdę to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i wielki sukces. Kamil Czeszel! Wiesz, ten większy sukces, że tak jak powiedziała wczoraj Natalia Kukulska, ta nagroda została przez jury przyznana w zasadzie jednogłośnie. Tak, właśnie bardzo, bardzo byłem dumny i zadowolony z tego, że to się stało tak szybko i jednogłośnie. Coś niesamowitego. A słuchaj, ponieważ no, to jest koncert debiuty, ja tak jak spojrzałam sobie na listę tych twoich, wiesz, nagród, które już w swoim życiu zdobyłeś, no trudno powiedzieć o tobie, że jesteś debiutantem, ale jednak wielu wywiadów nie udzieliłeś, więc ja zapytam ci takie, wiesz, takie pytanie typowe, klasyczne, dziennikarskie. Jak zaczęła się ta twoja przygoda? No, w sumie moja przygoda zaczęła się od dziecka. Pamiętam, jak mama mnie wysłała na pierwszy festiwal. Ile miałeś wtedy lat? Gdzie byłem samoukiem. 11. Aha. 11 lat miałem, gdy pojechałem na pierwszy festiwal. I to był festiwal w Brodnicy i już zająłem wtedy nagrodę Grand Prix. I to jakby dla mnie i dla moich rodziców było potwierdzeniem, że warto próbować dalej rozwijać mój talent. A to prawda, że to właśnie twoja mama w tobie zaszczepiła jakąś pasję do śpiewania i muzyki? Tak, to prawda. Niby talent mam po babciach. O. Z obydwu stron, i od taty i od mamy. Także, ale śpiewały zawodowo? Nie, zawodowo nie, ale gdzieś tam sobie zawsze śpiewały i podobno miały fajne głosy. Także niby mam talent po babciach. Rozumiem, ale ty też powiedziałeś, że ten pierwszy festiwal, na który pojechałeś, to jeszcze byłeś samoukiem. To znaczy, że już bierzesz profesjonalne lekcje śpiewu, tak? Teraz tak, jak już stwierdziłem, że idę tą drogą dalej od kilku dobrych lat. Oczywiście uczę się cały czas w szkole, więc bo nie tylko samymi koncertami człowiek żyje i festiwalami, to wiadomo, cały czas się szkoli swoją technikę i się rozwija, że tak. No to skoro nie samymi koncertami i festiwalami żyjesz, to powiedz, czym jeszcze? Co jest twoją pasją? Czym się zajmujesz? Znaczy, no, główną moją miłością i pasją jest śpiewanie, to wiadomo, ale jeszcze oprócz tego lubię sporty żużlowe. O, proszę. Tak, sport, tak, motoryzację, także, no wiadomo, jak każdy facet. Oczywiście, a słuchaj, powiedz mi, co teraz? No bo wygrana w konkursie debiuty troszeczkę cię nobilituje do tego, żeby no, na poważnie coś zrobić. Płyta? Tak, oczywiście, że tak. To jest mój główny cel. No wiadomo, koncerty, cały czas, żeby się coś działo pięknego. To, co się wydarzyło teraz, to jest początek jakiegoś planu, celu, także działamy A dalej. A możesz coś więcej zdradzić? Masz już na przykład repertuar na tą płytę, czy też już może coś nagrałeś? Wiesz co, chciałbym iść w tą stronę takich ballad rockowych, tak jak właśnie jest ten mój utwór debiutancki, czyli Burze, to chciałbym iść w tą stronę. Na pewno teraz muszę trochę ochłonąć, odpocząć i pomyśleć jak się zabrać do działania dalej. I myślę, że pocieszyć się chwilą i cóż, no i zacząć nagrywać, coś nowego tworzyć znowu.
Ty miałeś w swojej karierze dużo takich już mocnych momentów. Tak. Ja myślę sobie, pamiętam twój występ w Mam Talent oczywiście. Tak. Wiem, że również występowałeś na Woodstocku, tak, w bardzo fajnym koncercie z Anią Rusowicz, tak, zdaje się, prawda? Tak. No oczywiście Szansa na sukces też. Z Janem Borysewiczem. Tak. Powiedz mi, który z tych momentów był, wydaje mi się, tak, czy tobie, jak ci się wydaje, taki najważniejszy w tej karierze? Ja myślę, że każdy z tych momentów jest wyjątkowy, wyjątkowy, bo każdy jest inny. Tak powiem, te koncerty się różnią bardzo od siebie, bo każdy jest wyjątkowy, każdy jest zupełnie inny, to jest zupełnie inny wieczór, to jest zupełnie inny koncert, więc... A był w twojej historii śpiewania taki ktoś, myślę bardziej może o jakiejś gwieździe, która podpowiedziała ci albo tak dodała ci wiatru w żagle, powiedziała tak, ty masz iść właśnie w tę stronę, wiesz, że tak uwierzyłeś w siebie dzięki temu? Teraz to mi zadałaś dość trudne pytanie, ale zawsze takim kimś, szkoda, że go nie mogłem poznać, bo zawsze takim kimś dla mnie, takim guru, takim wzorem był Czesław Niemen, nieżyjący niestety. I szkoda, że go nie mogłem poznać. Tego bardzo, bardzo żałuję. Ale cóż. A śpiewałeś już jakieś piosenki jego? Tak, oczywiście. Które? Bo Dziwny ten świat próbowałeś? Bo to jest, wiesz, taki killer. Dziwny, tak, dziwne, oczywiście. Zdarzyło mi się śpiewać, oczywiście, tak. Tak, to jest, wiesz, mówi się, że potem no, się poznaje, czy piosenkarz umie śpiewać, jeżeli jest w stanie do końca dociągnąć ten tak, utwór. Tak, więc tak, próbowałem, tak, właśnie Dziwny jest ten świat, albo między innymi właśnie Woodstock jednego serca z Anią i... No i nie tylko Dziwny jest ten świat i jednego serca, jeszcze było kilka innych utworów Czesława Niemena także. Kamilu, a zapytam cię jeszcze o taką rzecz, no ponieważ ty musisz, wydaje mi się, dwa razy więcej siły we wszystko włożyć, no wiadomo, ze względów zdrowotnych. Też, tak. Powiedz mi, czy bardzo ci twoja niepełnosprawność przeszkadza właśnie w drodze muzycznej, czy to jest po prostu twój taki normalny, no po prostu twoje życie? No znaczy to już, znaczy abstrahując tego od mojej niepełnosprawności, bo ja nigdy nie uciekam do tego, bo uważam, że... Jestem tak samo zdrowy, ale oprócz tego gdzieś jest obok mnie ta moja dysfunkcja, ale ja się tym w ogóle nie przejmuję. No ale też walczysz, prawda? Tak, bo z tego, co wyczytałam jeszcze kilka lat temu, byśmy cię okuli nie zobaczyli. Oczywiście, że walczę, tak. Oczywiście, że tak. No wiadomo, no ale... Takie życie. Ale takie życie, tak. Ale muzyka dodaje skrzydeł. To słuchaj, wracając do Karolinki, którą tutaj usadziliśmy między nami, i trochę się trzęsę, wiesz, już mam ręce przygotowane, żeby jakby co żeby łapać, ją łapać. Tak, powiedz mi, gdzie ona stanie? Ona stanie na miejscu wśród moich innych trofeów. Na mojej szafie do góry. Mam tam takie miejsce, gdzie stawiam swoje trofea zawsze. I to będzie trofeum szczególne na pewno. Dzisiaj wracasz, tak, do swojego rodzinnego Torunia. Tak, dzisiaj wracam. Powiedz do Torunia. Powiedz mi, myślisz, że torunianie przygotują jakąś niespodziankę dla ciebie? Zobaczymy. Zobaczymy, wszystko się okaże. Na pewno jesteś ich bohaterem. Kamilu, ja ci jeszcze raz serdecznie gratuluję tej nagrody. Bardzo, bardzo naprawdę dziękuję. Ogromny sukces. O Karolinkę zaraz się zatroszczymy. Życzę ci powodzenia i oczywiście wydania swojej płyty. Bardzo ci dziękuję. To jest najważniejsze teraz. To jest mój cel numer jeden na teraz. Właśnie wydać płytę. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również.